Witam serdecznie. W piątek czas na dzisiejsze podsumowanie. Wiemy, że dzisiejszym najważniejszym dniem dla rynków było wystąpienie Pawela, dlatego na pewno interesujące będzie podsumowanie tego, co dzieje się aktualnie na topowych rynkach zagranicznych, w tym głównych indeksach, dolarze, bo wiemy, że dolar jest ostatnio w opłakanym stanie i być może wystąpienie Pawela mu pomogło, bądź też nie. Tak więc to wszystko dzisiaj przed nami. Oczywiście garść również rynkowych informacji, bo coś mi się wydaje, że na GPW również. Dzisiejsza sesja wyglądała ciekawie, w szczególności na co po niektórych spółkach. Pewnie wiesz, o czym mówię, ale o tym za chwilkę. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, subskrypcji i oczywiście aktywności w komentarzach. I już nie przedłużając, lecimy z konkretami. Wielki audytor i upadek dewelopera. Kara od Pekinu będzie surowa. Jedna z firm, wielkiej czwórki audytorów, przekazała klientom, że spodziewa się dużej grzywny. Oraz tymczasowego zakazu prowadzenia działalności w Chinach. Kara ma być związana z upadkiem Evergrande, największego dewelopera w kraju. PWC China przekazał swoim klientom, że oczekuje, że chińskie władze nałożą na niego sześciomiesięczny zakaz prowadzenia działalności w państwie środka, który ma rozpocząć się już we wrześniu, przekazał Financial Times. W zawieszeniu ma towarzyszyć wysoka kara finansowa, ale firma nie ujawniła o jakiej dokładnej kwocie mowa. Działania chińskich władz wymierzone w PWC mają związek z Evergrande, czyli kiedyś największego chińskiego dewelopera pod względem sprzedaży, a dziś najbardziej zadłużoną spółką deweloperską na świecie, której zaległości względem wierzycieli sięgają 300 miliardów dolarów. W marcu tego roku chińska komisja regulacyjna do spraw papierów wartościowych ukarała Evergrande i jego założyciela o zawyżenie przychodów spółki o 78 miliardów dolarów w raportach finansowych. Za 2019 i 2020 rok. W 2021 firma przestała spłacać odsetki. Raporty finansowe z fałszywymi danymi zatwierdzili audytorzy PWC China. Stąd podjęte przeciwko firmie działania Pekinu. Kruk szacuje skonsolidowany zysk netto grupy w pierwszym półroczu tego roku na 603 miliony złotych. Według wyliczeń pod biznes zysk netto w samym drugim kwartale wyniósł około 265 milionów złotych, a konsensus zakładał zysk netto na poziomie ponad 283 miliony. Wstępna EBIDA gotówkowa grupy wyniosła 1,191 milionów złotych. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBIDA gotówkowej grupy kruk na koniec pierwszego półrocza 2024 roku wynosi 2,4. Nowa Turas, operator turystyczny w krajach nadbałtyckich, miał w pierwszym półroczu tego roku 2,3 miliona euro straty netto oraz 1,6 miliona euro straty EBIDA. W pierwszym półroczu ubiegłego roku zysk netto wyniósł 4,6 miliona euro, a EBIDA 5,7 miliona euro. W pierwszym półroczu firma obsłużyła 112 tysięcy klientów w krajach bałtyckich, co oznacza spadek o 9,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Merkor. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2024-2025 odnotowała ponad 6 milionów złotych zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 11,7 miliona złotych. Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał zakończony 30 czerwca tego roku spadły do 137,2 miliona z 152,2 miliona rok wcześniej. EBIT wyniósł 10 ponad milionów, a EBITDA 15,9 miliona w porównaniu do odpowiednio 15,5 i 20,5 rokiem. Zakończyliśmy kilka dużych kontraktów, Budimex pokazał wyniki. Grupa Budimex miała w drugim kwartale tego roku 2 miliardy 395 milionów złotych przychodów i ponad 180 milionów złotych zysku operacyjnego i 157,6 milionów złotych zysku netto jednostki dominującej, wynika z raportu półrocznego. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Dla porównania w drugim kwartale ubiegłego roku Budimex miał 2 miliardy 378,5 miliona złotych przychodów i ponad 170 milionów złotych EBIT i 168 milionów złotych zysku netto. W całym pierwszym półroczu przychody grupy wynosiły ponad 4 miliardy złotych EBIT ponad 295 milionów złotych, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 276 milionów złotych. No, to zobaczymy jak na to wszystko zareagował Budimex dzisiaj na GPW. Grupa Wistula, której przychody w pierwszym półroczu tego roku wzrosły o 2,8% rok do roku, podtrzymuje, że chce w tym roku poprawić poziom sprzedaży marek modowych. Przychody ze sprzedaży segmentu dzierżawego w pierwszym półroczu wyniosły ponad 284 miliony złotych i były o 2,6% niższe rok do roku. W segmencie jubilerskim przychody wzrosły o 7,9% rok do roku do 334 miliony złotych. EBITDA grupy Wistura wyniosła w pierwszym półroczu 110 milionów i była niższa o 0,3% tego roku. Zysk netto wyniósł ponad 30 milionów złotych wobec ponad 50,9 milionów zysków w analogicznym okresie 2023 roku. W 2024 roku grupa Wistura zamierza dołożyć wszelkich starań, aby poprawić poziom sprzedaży marek modowych, napisała spółka w raporcie. Spółka podtrzymała, że jej wydatki inwestycyjne w 2024 roku wyniosą około 50 milionów złotych. Gwiazda dzisiejszej sesji, czyli seria informacji z Dino, a potem zobaczymy jak to się w do dla tej spółki zakończyło na GPW. Dino planuje otworzyć w przyszłym roku więcej sklepów niż w tym roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. W drugim kwartale 2024 roku Dino Polska uruchomiło 66 nowych sklepów. Na koniec czerwca... Tego roku się Dino obejmowała 2504 markety o 232 więcej niż przed rokiem. Zysk netto jednostki dominującej grupy Dino Polska wyniósł w drugim kwartale tego roku 347,9 miliona złotych wobec 362,2 miliona zysku rok wcześniej. Konsensus Biznes zakładał 380 milionów złotych zysku netto. Jednym słowem, co to oznacza? No to za chwilę zobaczymy po finalnym. W dzisiejszym wyniku na GPW EBIT wyniósł 421,7 miliona wobec 482 milionów przed rokiem i był o 15% niższy od oczekiwań analityków. Wynik ebit grupy wyniósł ponad 520 milionów, co oznacza spadek o prawie 9%, a konsensus zakładał 595 milionów. Przychody grupy wyniosły 7 miliardów 243 miliony, co oznacza wzrost o 10,6% rok do roku. Analitycy Oczekiwali przychodu w wysokości 7 miliardów 424 miliony. Marża EBITDA wyniosła 7,19 podczas gdy rok wcześniej było to 8,73. Dino zakłada, że w drugim półroczu marża EBITDA będzie nadal pod presją, poinformował Michał Krause, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino. Spółka przewiduje, że w tym roku sprzedaż porównywalna LFL może wzrosnąć w tempie średnim jednocyfrowym. No to najwyższy czas zobaczyć. Co ciekawego, wydarzyło się na rynku. Ale zaraz, zaraz, skoro gwiazdą dinoś, no to nie zapominajmy o gwieździe dzisiejszego dnia, czyli prezesie Fedu. Co tam ciekawego powiedział Powell i czy wstrząsnął rynkami, to dosłownie za chwilę zobaczymy. Ale najważniejsze zapoznać się z tym, co powiedział Jackson Hole. Powell zapowiada cykl obniżek stóp inflacja na drodze do celu. Nadszedł czas na dostosowanie polityki monetarnej. Dalsza droga jest jasna a czas i tempo obniżek procentowych będzie zależeć od napływających danych, ewoluujących perspektyw i równowagi bilansu ryzyk, powiedział prezes Fedu. Ciekawe, co tam z dolarem się dzisiaj działo. Nasza restrykcyjna polityka pieniężna pomogła przywrócić równowagę między łączną podażą a popytem, łagodząc presję inflacyjną i zapewniając, że oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone. Inflacja jest teraz znacznie bliższa naszemu celowi, a ceny wzrosły o 2,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Po przerwie na początku tego roku postęp w kierunku naszego celu na poziomie 2% został wznowiony. Wzrosło moje przekonanie, że inflacja jest na zrównoważonej ścieżce powrotu do 2%, dodam. W ocenie Pawela gospodarka USA nadal rośnie w solidnym tempie. Jednak dane dotyczące inflacji i rynku pracy pokazują zmieniającą się sytuację. Ryzyko wzrostu inflacji zmniejszyło się, a ryzyko spadku zatrudnienia wzrosło. Jak podkreśliliśmy w naszym ostatnim oświadczeniu Fonds, Zwracamy uwagę na ryzyko dla obu stron naszego podwójnego mandatu, powiedział prezes Fedu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć silny rynek pracy w miarę dalszych postępów w kierunku stabilności cen. Przy odpowiednim zmniejszeniu restrykcyjności polityki monetarnej istnieją dobre powody, aby sądzić, że gospodarka powróci do dwuprocentowej inflacji przy jednoczesnym utrzymaniu silnego rynku pracy. Obecny poziom 100-procentowych daje nam wystarczająco dużo miejsca na reagowanie na wszelkie ryzyka, z którymi możemy się zmierzyć. W tym ryzyko niepożądanego dalszego osłabienia warunków na rynku pracy, dodał. Według przewodniczącego FONDS, osłabienie warunków na rynku pracy USA nie pozostawia wątpliwości. Ochłodzenie warunków na rynku pracy jest niewątpliwe. Wzrost zatrudnienia pozostaje solidny, ale w tym roku zwolnił. Liczba wakatów spadła, a stosunek wakatów do bezrobocia powrócił do poziomu sprzed pandemii. Wydaje się mało prawdopodobne, aby rynek pracy był źródłem podwyższonej presji inflacyjnej w najbliższym czasie. Nie chcemy dalszego ochłodzenia warunków na rynku pracy, ani nie witamy go z zadowoleniem, powiedział. Obecnie rynek pracy znacznie ostygł w stosunku do swojego poprzedniego przegrzanego stanu. Stopa bezrobocia zaczęła rosnąć ponad rok temu i obecnie wynosi 4,3%. Nadal jest niska w porównaniu ze standardami historycznymi, ale prawie o cały punkt procentowy wyższa niż na początku 2023 roku. Większość tego wzrostu nastąpiła w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jak dotąd rosnące bezrobocie nie było wynikiem zwiększonej liczby zwolnień, jak to zwykle bywa w przypadku spowolnienia gospodarczego. Raczej wzrostem odzwierciedla głównie znaczny wzrost podaży pracowników i spowolnienie w stosunku do wcześniej gorączkowego tempa zatrudnienia do domu. Kontrakty na stopę funduszy federalnych w USA wskazują na prawdopodobieństwo obniżek procentowych na trzech pozostałych w tym roku posiedzeniach Fedu, wskazując na jedną obniżkę o 50 punktów bazowych. Na jednym z posiedzeń. Fed prawdopodobnie obniży we wrześniu stopy procentowe pierwszy raz od czterech lat. Powell potwierdził, że we wrześniu rozpocznie się luzowanie polityki pieniężnej w USA. Nie jest to dla rynków najmniej, najmniejsze zaskoczenie. Taki scenariusz od tygodni uznawany jest za przesądzony. Szef Fedu nie uchylił szerzej furtki do agresywnego cięcia. Neutralne, elastyczne podejście nie wystarcza, by doprowadzić do korekty rynkowej wyceny skali zbliżających się cięć i w rezultacie wesprzeć przecenionego dolara, skomentował Bartosz Sawicki, analityk cienkciarza. Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut po wystąpieniu Pawela o 58%. Z kolei S&P 500 zyskuje 1%, Dow Jones zyskuje o prawie procent, a Nasdaq zyskuje 1,6%. Następne posiedzenie Fedu odbędzie się 17-18 września. Warto zapisać to w swoim kalendarzu. Po posiedzeniu zaprezentowane zostaną najnowsze projekcje makroekonomiczne. Jednym słowem, Powell zrobił co mógł, aby co zrobić z rynkami? Zobaczmy. Sprawdźmy w takim razie, co po słowach Pawela dzieje się w tym momencie na zakończenie tygodnia na topowych zagranicznych rynkach. Rozpocznijmy od nastrojów, a one jak widzimy są na poziomie neutralnym z wynikiem 51. Jeżeli chodzi o świat, to świat się cieszy: wszystkie praktycznie kraje w zielonych barwach od Australii przez kraje azjatyckie, europejskie Kanada, Brazylia, Meksyk, Bermudy, Kolumbia, jak widzimy, Chile, Argentyna, Peru się cieszy nawet. Tak więc, jednym słowem, tutaj tylko mamy jakąś wyprzedaż na jakichś poszczególnych małych spółkach. W Chinach, tak więc widzimy, że bardzo pozytywnie świat dzisiejszy tydzień kończy. Ale popatrzmy skoro koniec tygodnia, jeszcze na interwał tygodniowy, czy tutaj coś zobaczymy innego. No i widzimy, że raczej też pozytywny sentyment towarzyszył w tym tygodniu inwestorom na globalnych rynkach. Zerknijmy na SP 500, chociaż pamiętajmy, że sesja cały czas trwa i rynek jeszcze cały czas myśli nad tymi słowami Pawła, Co tutaj ciekawego zrobić? Bo wiadomo, że to wszystko powinno być już w cenach, bo rynek już od dawna wycenia pierwsze obniżki, nawet o 50 punktów bazowych już we wrześniu. Tesla 3% na plusie w tym momencie, Meta 0,5% w dół, Google 40% na plusie, Amazon 25% na plusie setnych, Apple 0,5% na plusie, Nvidia 2,5%, a przypominam, że w środę w przyszłym tygodniu wyniki pokaże Nvidia i będzie się działo, jeżeli wyniki oczywiście nie sprostają oczekiwaniom komentatorów, ekonomistów. I wszystkim innym, którzy oczywiście będą chcieli coś mieć do powiedzenia na temat wyników i oczywiście prognoz Nvidia po tych wynikach, to no to, zerknijmy też na interwał tygodniowy. Co tutaj ciekawego się dzieje? A tutaj widzimy, że też nie mamy szaleństwa w jakimś kontekście negatywnym. Większość sektorów na plus. Bo jak widzimy w tydzień, może nie masz zawrotnych stóp, ale popatrzmy. Nvidia 2.7 na plusie, AMD 3.7 na plusie, Netflix 1,5% na plusie, Google 1% na plusie, Amazon 9.00 na plusie. Mamy, popatrzmy, mamy bardzo ciekawe wyniki po krachu japońskim, czyli to wszystko już wyciągnęli, pamiętajmy. No to zerknijmy co się ciekawego dzieje na topowych walorach. Rozpocznijmy właśnie od kursu i wykresu Amazona, który w tym momencie, kiedy to nagrywamy, ma tą delikatną cofkę, ale też zerknijmy na interwał tygodniowy, który prezentuje się następująco. Tak więc widzimy potężne wyciągnięcie po krachu japońskim. Czyli Amazon, wbrew pozorom, nadal jest silny. Microsoft. Schodzi korekcyjnie kolejną sesję z rzędu. Wczoraj było dosyć konkretne odpadnięcie, też zerknijmy na tygodniówkę. Jeszcze sesja trwa, tak więc jestem ciekawy w jakich nastrojach to oczywiście zrobią. Przepiękna obrona poziomu wsparcia na krachu japońskim przypominam. Nvidia w przygotowaniu na środowe wyniki. Widzimy, że próbują to wyciągać. Opory są ewidentnie tutaj widoczne. Też zerknijmy sobie na tygodniówkę. Przepiękną fałką wracają i bardzo niewiele im brakuje do swoich wcześniejszych szczytów. Pytanie tylko, czy odpadną od tego szczytu? Będzie to znaczący opór, czy jednak rozjadą to rakietą i polecą w kosmos? Jak Ci się wydaje, daj znać w komentarzach, my popatrzmy na Tesla. Tesla w tym momencie również próbuje bronić. Wczoraj zajęła dosyć ciekawe odpadnięcie, nawet głębokie, a na tygodniówce prezentuje się to następujące, więc też ten powrót jest tutaj dostrzegalny. Popatrzmy teraz na indeksy, w tym indeks japoński, który zafundował na ten. Całkiem niedawno ten spektakularny krach, który został automatycznie fałką wyciągnięty. Na plusie dzisiejsza sesja 38448 punktów, a na tygodniówce prezentuje się to w ten sposób. Potężny młot, potężny cień popytowy, no i widzimy kontynuację. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, to DAX jest po prostu w euforii. Widzimy również potężne wzrosty, dzisiaj 18 635 punktów i na tygodniówce mamy przepięknego młota, też z długim cieniem popytowym i już praktycznie jest blisko swoich historycznych, Szczytów, a mamy sierpień, ale mamy rok prezydencki, mamy dużo ciekawych rzeczy geopolitycznych, które się dzieją, a widzimy, że chciwość i rządza pieniądza bierze tutaj górę. No i to zobaczmy, jak sobie to wszystko rozgrywa NASDAQ. A NASDAQ ma 19708 punktów w tym momencie, i jeżeli chodzi o tygodniówkę, również mamy, jak widzimy, spektakularne odbicie do góry. Dodatkowo SP500 w tym momencie również bardzo silnie rośnie 5632 punkty, i popatrz na tygodniówkę też potężna fałka i też jesteśmy już o włos. Od testu historycznych szczytów. Tak, chciwość i rządza pieniądza kontynuuje ten szaleńczy pęd. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, na deserek nam został 41 180 punktów i na tygodniówce też jesteśmy już o włos od testu historycznych szczytów. To popatrzmy, jak na tym tle radzą sobie metale, bo wszystkie praktycznie klasy aktywów reagują na słowa Powell'a. Potężne odbicie na kursie srebra: 29,74 centy za uncję. Na tygodniówce też również silne wzrosty. Na złocie euforia. Potężne odbicie, wczorajsze spadki już wybrane. 2514 dolarów za uncję, i widzimy, że mamy w tym momencie w tygodniówce oczywiście nowe historyczne szczyty. Złoto jest bardzo, bardzo wysoko. Jak dla mnie to oznacza tylko jedno. Potężne napięcia geopolityczne. Jeżeli chodzi o miedź, miedź odbija również ładnie. Być może te opory w końcu uda im się pokonać, bo walczą z tym już od dłuższego czasu. 9277 dolarów, i na tygodniówce wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o baryłkę za ropę, tutaj mamy niecałe 78 dolarów za baryłkę ropy, no i mamy ten ruch powrotny, który tutaj się nam dzieje. No i na tygodniówce wygląda to następująco. więc poziomy wsparcia zostały wybronione, no a potem w tym momencie próbują to wyciągać. Też jak będzie eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, jak Amerykanie w jakiś sposób sprowokują to i doprowadzą do tego, bo tylko chyba w sumie to im pozostaje, jeżeli chodzi o ratowanie dolara, raczej nie widzę należy szans na to, żeby uratowali go w inny sposób. No to tutaj wiadomo, że będzie też dynamiczny ruch na ropie, trzeba mieć to na uwadze. Kurs gazu, jak widzimy, się nam schładza. To jest interwał miesięczny. Przypominam, ale tego dniówce wygląda to następująco: czyli mamy delikatną cowkę a na dniówce wygląda to tak. Czyli jednym słowem, ja sobie czekam cierpliwie, no bo do jesieni jeszcze troszkę czasu mamy. To jest interwał miesięczny z tego względu, że pokazuje, jak tani jest gaz na rynku, na globalnym rynku, jak jest tani gaz, a my ile płacimy za gaz, jak nas robią, tak nas właśnie robią. 2008 rok ten wykres sięga. Jeżeli chodzi o kursy poszczególnych walut, jak, w jakiej kondycji jest złoty. Na franku mamy cofkę 4,49, czyli frank nam tutaj się osłabia. Funcik na delikatnym plusie 5,03. Euro jak widzimy na dużym minusie 4,26. No i dolar pewnie tonie. No właśnie, dolar tonie. 3,81. Popatrzmy, jak mocno dolar tonie. Tak wygląda to na tygodniówce, a tak wygląda to na interwale miesięcznym. Jest to tragiczny stan dla dolara. Ci wszyscy, którzy kupowali dolara na szczycie są na potężnym spadku. Jak potężne to na następnym naszym podsumowaniu sobie to zmierzymy. Teraz już nie będę tracił czasu, aby przełączać się na platformie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kurs euro-dolara, tutaj widzimy potężne wybicie opory pewnie popękały. Jeden prawie już 12 wygląda to wręcz bardzo tragicznie dla dolara. No i zerknijmy sobie dalej na kolejny ważny oczywiście rynek, czyli rynek krypto. Co tam się ciekawego dzieje? Czy w ogóle rynek na to reaguje? Mamy strach na indeksie, poziom 34, sam bitek. Widzimy, że kosztuje 61 331 dolarów i 1,5% na plusie w ciągu ostatniej doby zalicza. Ethereum 2,4 na plusie, 2660 dolarów na um, kosztuje sztuka. Jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, przypominam, to gala dzisiaj rośnie najmocniej, bo aż 13%. Potem Agix 11, Core 11, SUI 11 czy 10, Sej Tao prawie 10. Tak więc no jak są projekty, które dosyć ciekawie odbijają. Zikers za to traci 3,3, BitTorrent 3,1 i SAC. 3 setne zaledwie, a w interwale tygodniowym, skoro tydzień się kończy, to HTX zyskał 35%, Phantom 33, 32, Matic i BIM. 31. Tak więc jak widzimy ten tydzień był udany dla powrotów dla altów. Z drugiej strony fast token tylko traci 6.1, Zcash 4% czy Helium 2.4, nawet doskonale nam znany Litecoin 2.4 na minusie, ale zerknijmy jeszcze na interwał tygodniowy na Bitku, a tutaj w tydzień Bitcoin podroża o 5.4, a Ether o 2.9%. Przypominam, że dostęp do topowych giełd krypto jeszcze bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. Warto przygotować sobie do narzędzia, bo jakby nie było ten cykl trwa. Tutaj jeszcze bezsy jak najbardziej nie ma, a wszystko się rozegra do wyborów i po wyborach. No bo jak Trump zostanie, a Trump jest pro-krypto, a Kamala jest antykrypto, no to wiadomo, że będzie to bardzo ciekawa również rozgrywka dla tego ważnego rynku. I teraz najwyższy czas podsumować dzisiejszą sesję na GPW. Rozpoczynamy od gamingu i dzisiaj na sektorowym właśnie wleciały potężne ilości spółek gamingowych, które omawiałem, więc tam cię zapraszam. A teraz skupmy się i zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o właśnie. To nasze dzisiejsze spotkanie. Tak więc zobaczmy, co tutaj ciekawego się wydarzyło w tym momencie na dzisiejszej, ostatniej sesji w tym tygodniu. A tuż już jest przedostatni tydzień zakończony, już sierpnia, czyli okresu wakacyjnego. Tibu 19 na Plusie, Gamesbox 12, 11, Black Rose, czy Farm 7 i Najmocniej przecenia się FreeMind 14.7, 14,7, Movie Games VR 9,5 i 3 Sonka. Liderem obrotu CD Projekt 49 milionów, traci prawie 2%, jak wczoraj sobie update'owałem pod nasze spotkanie, całą listę sobie update'owałem tych wszystkich spółek, które znalazłem, to znalazłem chyba łącznie z indeksami mam 91 walorów, jeżeli chodzi o gaming, to wobec sobie, chyba jesteśmy absolutnym liderem, nie wiem, czy rynek japoński nie ma mniej nawet spółek gamingowych, jak my mamy, mamy po prostu, jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o ilość spółek gamingowych na parkiecie, jak się mylę, to oczywiście mnie popraw i podrzuć konkretną liczbę. Bit 612 tysięcy, sam indeks traci ponad procent, 18 878 punktów na zamknięciu. Na bankach dzisiaj dominuje zieleń. PKBP BP zyskuje 1,9, MBank 1,5, Santander Banku 1,4, w odwrocie tylko 3 banki, BOŚ traci 40 i ING 5 dziesiątek, a handlowy 70. Liderzy obrotu to PKBP BP 104 miliony, PKO SA 64, 60, Ajor. sam indeks 1% na plusie, 13 238 punktów na zamknięciu. Na OZE BRAS 14,4 na plusie, SANEX 10, Procent, Columbus 87 na plusie. Najmocniej za to przecenia się TNT 4% w dół, czy lq 365. Liderem obrotu jest Columbus 6 prawie i pół miliona Sanex Banieczka na obrocie, więc jednym sobie po korektach, czyżby Oze znów wracało do łask? Czy może Szkodnik? No właśnie, Szkodnik, coś tam już maseczkami straszą, będzie ciekawie. Wikana 63 na plusie na nieruchomościach, Interbud 59, czy Tobelin 420. Najmocniej przecenia się Soho 76 Dom Development 230 i liderem obrotu dzisiaj jest dom development 3782700 na minusie yy, główny indeks 3934 punkty na zamknięciu. Na budownictwie dzisiaj panowa prowadzi 265, PJP Macron 2,5 czy 2,4 zł najmocniej przecenia się Sena FM38, Rbut 33 i liderem obrotu jest budim 800, 2300 Mirbut, sam indeks 3700 plusie 7967 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w tym momencie na Global Connect, czyli dostępnych spółkach zagranicznych na naszym, na naszym rynku GPW, to widzimy, że na małych obrotach, bardzo małych wręcz, BMW 36 na plusie, Geronimo, czyli właściciel Biedry 5 10 na plusie, Microsoft 1 10 na minusie, Tesla 2,5 na minusie, Nvidia 2,6 na minusie, ale tutaj generujemy największe obroty prawie po 100 tysięcy. Jeżeli chodzi o turystyczne, no to Rainbow 1,5 na plusie, Banka 700 na obrocie, Enter 1,7 na minusie, Wikukraina. Tutaj tylko dwie spółki w zielonych barwach i jest to Astarta 2,5, 1,7 kernel. Traciłem kompany 6,5 i 2,6 KSG Agro. Liderem, jeżeli chodzi o obroty, jest kernel 319 tysięcy. Na energetyce szerokiej widzimy, że tutaj liderem wzrostów dzisiaj jest Columbus 8,7, NowaWiz29, czy PEP 1,4. Najmocniej obrywa dzisiaj CES, tracąc 1% i 1% również Ryan na minusie. Największe obroty to Peggy. GIE, gdzie stoczona jest walka podaży z popytem. Popatrzmy, nikt nie zwyciężył, 0 bez zmian, a 9 milionów, prawie 900 się przemieliło. Kolumbus prawie 6,5 miliona, 4200 tauro. Tauron, sam indeks stracił kosmetyczny jednosetną 2,5 tysiąca przebite na ilości punktacyjne. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na WIG20 w szczegółach. Popatrzmy, liderem wzrostów w PZU 2%, PKP 1,9%, Orlen 1,6%, M-Bank 1,5%. Najmocniej przecenia się diność po wynikach. Rozczarowanie wielkie, 9,8 na minusie. Jedne słowo, Dinoś to nie? A może wrócić, daj znać w komentarzu. Krog 4,6 na minusie, Allegro 2,17 na minusie, 1,90 CD Projekt na minusie i jeszcze na minusie Kenty i LPP. Dodatkowo liderem obrotu jest oczywiście Dinoś 538 milionów. To jest potężny obrót. Pół miliarda się przemieniło dzisiaj w te kilka godzin sesji. EkoBP 104 miliony. Sam indeks, jak widzimy, WIK 20 zamyka się na kosmetycznym wzroście 5 setnych, 2401 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na spółki średnie, czyli MVIC 40, a tutaj widzimy, że Synectic 3.8 na plusie, Asekopol 1.917 Arctic. Najmocniej za to przecenia się dzisiaj GreenX, tracąc 4,5, ABPL 3.3 czy 2.3 Dom Development. Liderem obrotu CCC 15 Banik 13 XTB, sam indeks 20 na minusie 6197 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na kolejne zestawienie, czyli małe spółki małe SWIG 80 wlatuje na ekran, a tutaj Sanex prowadzi 10,2 na plusie ceny Farma 5,5 LUBOWA 4,5. Najmocniej obrywa Mercator, który ostatnio dosyć dynamiczny rósł, 10% w dół, Selena 3,8, 3,5 Forte. i liderem obrotu Mercator 11 600, 3,300 oczywiście ceny Farma, sam indeks rośnie kosmetyczny 500, 24, 308, 88 punktów. Na New Connectie, czyli na małym parkiecie, dzisiejszych liderów wzrostów poznajmy. Organic 27 na Plusie, Sedivio 21, Quarticon 18, Bras 14 i DH 12 to są największe dzisiaj wzrosty, jeżeli chodzi o spółki z New Connectu. No to zobaczmy, co dzisiaj najmocniej nam spadło. A spadło nam, popatrzmy, Trivar, 20% w dół, Freemind 14% w dół, czy MMCPL 9,7% w dół. No to zerknijmy, czy jakaś spółka dzisiaj w ogóle przekroczyła obrót miliona złotych w te kilka godzin sesji, czy też nie. Widzimy, że nie. Braz 454 tysiące, sam indeks zyskał 0,5%, 260 punktów na zamknięciu. I na deserek jeszcze zerknijmy sobie na indeks szerokiego rynku, czy tutaj mamy jakieś szaleństwa, czy też nie. I widzimy, że mamy Purek, który zyskał 11%, Sanex 10%, na większym obrocie Columbus 8,7%, czy. Ten farma 5,5. Z drugiej strony, największe spadki dzisiaj generuje nam Krachem, który wczoraj miał ładną sesję: 23 na minusie, Mercator 10, Lino 9,8 na minusie. No i liderzy, jeżeli chodzi o obroty, to oczywiście PKB, PKS, wysoko CCC. No zobaczymy, czy CCC wróci. Kiedyś do WIG20, jak Ci się wydaje, daj znać w komentarzu. Sam indeks główny WIG spadł kosmetycznie o 1 setną 84 158 punktów i zerknijmy jeszcze na indeksy, jak to na tle wykresów się przedstawia. 85 000 jest cały czas bardzo ważnym oporem dla tego co się dzieje na WIG-u. Zobaczymy, czy jeszcze dociągną ten ostatni tydzień pozytywnie, czy jednak stany na to nie pozwolą. WIG20 podobnie. 2450 to jest ten opór, który muszą rozjechać, jeżeli chcemy widzieć test poprzednich szczytów. Bez tego ani rusz. i oczywiście pamiętajmy, że luka Hossy jest naturalnym poziomem wsparcia. Dodatkowo SWIG80 też walczy. Poziom 24500 jest bardzo ważną strefą oporu i jeszcze nie daje rady. Powolutku, powolutku próbują sobie gdzieś wydrapać dziurę. Jeżeli chodzi o MWIG40, też mamy dosyć ciekawą konsolkę. 6300 jest kosmicznie ważnym oporem. Potem 6400 jeszcze ważniejszym oporem. Tak więc jednym słowem, niełatwa droga przed średnimi spółkami, ale wszystko jest w grze. Jeżeli odpadną poniżej tego poziomu wsparcia, który ewidentnie tutaj widać, no to 600 w teście ich czeka. Daj znać, jak oceniasz słowa Paola. Co ciekawego, według ciebie można wyczytać z tych jego słów, bo wiemy, że powiedział dużo ciekawych rzeczy. Widzimy reakcję rynku, widzimy dolara, który po prostu tonie w zastraszającym tempie. Wygląda to tragicznie. No, jak stany czegoś nie wymyślą, no to jednym słowem, czy dolar nam zatonie? To będzie ciekawe. Udanego weekendu. Pozdrawiam. Hej.